przedstawia ciekawe fragmenty historii danego kraju. Jej celem nie jest wyczerpanie tematu. By zgłębić temat, czytaj książki. Szwedzi mają taką anegdotkę. Kiedy Bóg stworzył świat i skończył zdania, był zmęczony tym żmudnym zadaniem. Poprosił więc diabła, aby ten stworzył kolejny kraj według własnego uznania. Wtedy diabeł stworzył Szwecję. Boga to rozbawiło, ale obiecał nic nie zmieniać. Jednak by zachować balans, Bóg stworzył Szwedów, a diabłu kazał stworzyć Duńczyków. Stąd Szwedzi pochodzą od Boga, a Duńczycy od diabła. Partnerem odcinka jest Kanal Plus. Zajrzyj na mało znany serwis kanalplus.com/pl i oglądaj za darmo. Wygraj 1 miesiąc dostępu do podcastów na mój koszt. Napisz w komentarzu, dlaczego spodobał Ci się film. W jaki sposób jeden z najmniej zaludnionych krajów Europy terroryzował kraje o populacjach kilkanaście razy większych? W oczach XVII-wiecznej Europy, niczym w filmach Bergmana, Szwed wabił śmierć. Nawet jedna z najsławniejszych tortur, Schwedentrunk, czyli napój szwedzki, nosi ich imię. Taką ofiarę Szwedzi kładli na ziemi, wkładali w usta drewniany klin i lejek i wlewali wodę z wiadra, z reguły pełnej gówna. Brzuch pękał, a Szwedzi ponoć dociskali deski. Z czasem szwedzkie napoje ewoluowały. Mocz, kupa, zgniłe jedzenie. I tak poza tą złą sławą, jeszcze w średniowieczu, kraj ten jest ledwie zauważalny. Na średniowiecznej mapie, Mappae Mundi, cała Skandynawia to mała, nic nieznacząca kropka, leżąca gdzieś na peryferiach i co ciekawe, z małą przerwą, taki obraz pozostał. Anglicy mówili, że Szwedzi są zbyt leniwi, żeby zmodernizować kraj. Zupełnie coś innego niż ich wizerunek dziś. Dziś Szwecja uchodzi za innowatora. My pamiętamy, że zniszczyli Polskę bardziej niż Niemcy podczas wojny. Jak mały, biedny kraj na północy stał się wielką europejską potęgą? Jak jeden z najmniej zaludnionych krajów Europy zterroryzował prawie cały cywilizowany świat? To i wiele innych ciekawostek w tym odcinku z serii Na luzie. Oczami Szwedów. Patrzymy na kościół Riddarholm. To tam chowa się szwedzkich monarchów. Jednak zanim to nastąpiło, Szwecja jeszcze nie była mocarstwem. Sztokholm nie istniał. A Skandynawię zamieszkiwali tak zwani wikingowie. Co o nich mówią Szwedzi? Under de dryga 200 år som vi räknar att vikingatiden pågår, det är också den period som kallas för den yngre järnåldern, så förändras de nordiska samhällena. Två grundläggande förändringar är att vi går från ett system med lokala byhövdingar som maktcentrum till att vi får kungar som styr över större områden. Kiedy pojawiają się potężniejsi królowie, rośnie w siłę też chrześcijaństwo. Tradycyjnie epoka wikingów dobiega końca, kiedy najazdy ustały, a religia staronordycka przegrała z nowym bogiem. Nie było to jednak za pstryknięciem palców. Choć Szwedzi uznają, że ich przodkami są niebieskoocy, czarnoskórzy przybysze z Afryki, to jednak sama Szwecja wkracza na arenę europejską ze sporym opóźnieniem. Kolebką dzisiejszej Szwecji jest Svealand i Gotland. To właśnie tam najsilniejszym władcą był Erik Sagersal, pierwszy ze szwedzkich królów potwierdzonych źródłowo. A chrzest jego syna Olofa to dla Szwedów początek ich państwowości. Od teraz Niemcy zaczynają nawracać Skandynawię. Ich metoda jest prosta. Zbliżają się do lokalnego władcy, by ten nawrócony dał im ochronę, pieniądze i ludzi.
W ten sposób z lokalnym wsparciem najpierw w Danii, potem w Norwegii i wreszcie w Szwecji runy zastępuje łacina. Powstają kościoły, a Skandynawia staje się częścią szerszej społeczności. Tak, tradycyjnie kształtuje się dzisiejsza Szwecja. Det beror på att det är då kristendomen etablerar sig som religion i Sverige. Och det anser man vara ett brott mot tidigare och en tydlig början på något nytt, den svenska medeltiden. I Centraleuropa brukar man snarare starta medeltiden ungefär 500 år tidigare. Men då räknar man fortfarande pågår järnålder och sedan vikingatid i Sverige. King! I tak, szwedzki, duński i norweski łączy wspólny przodek, staronordycki. Dzięki temu Skandynawia wzajemnie się rozumie. Jednak według badań nierównomiernie. It's like a triangle, a beautiful triangle of understanding. This is mutual intelligibility. But the triangle isn't evenly balanced. I hear it's much harder to semi-communicate in Swedish and Danish than it is in Swedish and Norwegian. And it gets even more unequal in each pair. If you're Danish, Swedish is easier for you than if you're a Swede hearing Danish. It's asymmetric intelligibility. Dzięki temu Skandynawowie twierdzą, że język ich łączy. Ale wróćmy do średniowiecza. Kiedy Szwedzi się nawracają, szybko wyruszają na wschód. Dzielą się tą religią z innymi. Najpierw nawraca Eryk, ginie i zostaje świętym. Potem Birger, potem Knudson. Na przestrzeni 150 lat zajmują Finlandię. Aż do 1809, kiedy Rosja odbierają. Szwedzi nazwali te podboje krucjatami. W pełni lasów Szwecji najpotężniejszym wśród wodzów staje się hrabia Birger. Dzięki układom z kościołem zaczyna faktycznie rządzić w dotąd niezjednoczonym kraju. Ja, brev bevarade där påven uppmanar svenskarna att hålla på Birger Jarl, att inte avvika från det här och inte ställa till med bråk. Och det här gäller även efter att Birger Jarl har halshuggit sina motståndare och betett sig som en skurk. Skaninge. Na kolejne 300 lat Birger ustanawia potężną władzę biskupów. Siłą i zdradą niszczy szlachtę. Bezwzględnie jednoczy kraj. W centrum zakłada Sztokholm. Przed Birgerem Szwecja praktycznie nie miała zamków. Pod koniec XIII wieku stała się fortecą. Z tych twierdz nienawidzeni komornicy wyduszali podatki, a żołnierze zmuszali lud do posłuszeństwa. Przemocą i podstępem Birger jednoczy Szwecję. Jednak za przemocą stoi zmysł biznesowy. To wtedy państwo mocno inwestuje w dwa skarby narodowe Szwecji – żelazo i miedź. Będzie to miało znaczenie w przyszłych wiekach. Co ciekawe, jakiś czas później umiera kolejny król Eryk, zwany niekiedy Kulawym i Lamusem. Ci Erykowie to ogólnie ciekawy temat. Jeden Eryk, drugi Eryk. Niektórzy doliczają się nawet 14 królów o tym imieniu. Eryk, Eryk, Eryk. Źródła potwierdzają co najmniej 5. I tak, co jeszcze ciekawsze, na tej peryferii w Szwecji kolejny Eryk oficjalnie zabrania poddaństwa. Dla porównania, na ziemiach polskich zniesie się je dopiero w XIX wieku. Szwecja była po prostu zbyt słabo zaludniona, by było to opłacalne. Chłopi przez to mają wyjątkowy wpływ na ten kraj, ale o tym za chwilę. Tradycyjnie w 1349 roku statek z Anglii przynosi zarazę. Czarną śmierć. Bezlitosną dżumę. Czym była? Pesten kom nämligen i tre olika former. Böldpest, blodpest och lungpest.
Böldpest, som hade minst dödlighet och minst smittsamhet, skapade stora varfyllda bölder över hela kroppen. Dessa bölder kunde bli lika stora som äpplen och kunde skvätta ur vätskan inuti om de sprack. Wszystkie rodzaje czarnej śmierci szalały w 1350 roku. Szwedzi szacują, że ludność spadła o 1/3, a w wielu miejscach, gdzie wystąpiła zaraza, nie było już ludzi. Królowa duńska Małgorzata jest sprytnym i bezwzględnym politykiem. Rozgrywa szlachtę szwedzką i namawia do unii. Po ciężkich latach zarazy przysięga im dobrobyt. I tak w Kalmarze Unia Trzech Królestw Północy stała się faktem. W głowach Szwedów jednak okres ten będzie niewolą duńską. Kiedy Małgorzata umiera, jej następcą zostaje Niemiec, Erik Pomorski. Znowu Erik. Na Bałtyku dominuje Hanza, która ma pełne skarbce złota. Co to była Hanza? Aber was ist das denn jetzt eigentlich, die Hanse? Naja, Hanse, das kommt aus dem althochdeutschen Hansa und heißt so viel wie Schar, Folge oder Gruppe. Hanse nennt man den Zusammenschluss erst der einzelnen Kaufleute und später dann gesamter Städte. Die Kaufleute schließen sich nicht nur für die Fahrt zusammen, sondern vor allem für den Handel vor Ort. Anders als die Kaufleute-Gilden am Heimatort sind die Hansen Organisationen an den Zielorten des Handels. Sie bauen sich also auf wichtigen Märkten für den Fernhandel Niederlassungen, kleine Handelsstützpunkte auf. Hanse dorabiały się na Bałtyku, a Erik znalazł sobie źródełko złota. Ale nie tylko tam. Nakłada podatki, konfiskuje majątki i tu Erik popadł w konflikt. Nastały bunty. Górnik Engelbert chwyta Kilów przeciw komornikom. Erik obalony ucieka na Gotlandię, gdzie zostaje piratem. Szwedzi wybierają teraz regentów. Zaczyna się upadek Unii. Duńczycy terroryzują. Pod Brückenbergiem dostają łupnia. Kolejny król Krystian 50 lat później siłą wkracza do Sztokholmu. Zakłada koronę i zaraz potem głowy toczą się ulicami miasta. Szwedzi krzyczą o krwawej łaźni. Wybucha wojna wyzwoleńcza, następuje rozpad Unii. A ocalały rzezi Gustaw Vasa zostaje królem. Szwecja ma dziedzicznego króla Szweda, a propaganda zaczyna działać. Należy podkreślić propagandę, bo Szwedzi, żeby podkorolować Vasę, przefarbują go nawet na blond. Szwedzi gdybają, gdyby Unia przetrwała. Dania, Szwecja byłaby imperium. Zamiast tego, na kolejne 250 lat nastaje konflikt. Rodzi się wrogość duńsko-szwedzka. Na razie silniejsza jest Dania. Szwecja ma się czego bać. Choć król zamieszka w niej dopiero za kilka dekad, Vasa wyznacza Sztokholm stolicą. Centrum religijne i polityczne Uppsala. Tu, gdzie koronuje i chowa się królów, staje się celem. Vasa dogaduje się ze szlachtą kosztem kościoła, jednak najpierw musi go pozbawić świętości. Tak, na scenę wchodzi protestantyzm. För Gustav Vasa finns det ju stora vinster med att införa den lutherska läran, och det är ju framförallt ekonomiska och maktpolitiska vinster. Han kan bryta med påven i Rom, han blir själv kyrkans överhuvud och kan därmed också då lägga beslag på de stora tillgångarna som finns inom kyrkan i Sverige. Tak, Vasa centralizuje i wzmacnia kraj. Jednak wciąż czyha Dania. Kolejny król duński włącza w swój herb 3 szwedzkie korony. 3 korony, które obok lwa są symbolem krajowym. A kiedy Erik Vasa obejmuje tron po Gustawie, wybucha wojna i rozpoczyna się era śmiałej ekspansji na Bałtyk.
Nordycka wojna siedmioletnia to najdłuższa i najbardziej wyniszczająca wojna szwedzko-duńska w historii. Utoruje drogę wszystkim przyszłym wojnom między państwami. Stanie się punktem wyjściowym dla walki o hegemonię. Walki, która zniszczy Polskę. Jednak najpierw musimy zrozumieć, co się wydarzyło, gdy następca Gustawa, kolejny Erik, oszalał. Det blir ett uppror i vilket Erik fängslas. Hans bror Johan sätter sig nu själv på tronen som Johan den tredje. Erik sitter inlåst i 9 år innan han plötsligt dör, förgiftad som gravöppningen tydligt visade. Redan under samtiden är många övertygade om att det var hans egen bror Johan som låg bakom mordet. Så småningom blir Johans son kung av Polen, precis som planerat. När Johan själv dör, utan hjälp av arsenik, blir Sigismund regent över 2 länder. Sverige har nu en kung som också är kung över Polen. Men det är inte slut på Vasasöner som vill bli kung. Nu ser hans yngste son Karl sin chans. Han kommer i konflikt med Sigismund nere i Polen och... Trochę wcześniej Jan, ojciec Zygmunta, wybił się ponad swoją pozycję, bo uzyskał rękę Jagiellonki dla biednej Szwecji. Wrzenienie się w polską dynastię królewską było wejściem do szlacheckiej ligi mistrzów. W efekcie tych koneksji królem Polski został jego syn Zygmunt. Niestety, położyło to podwaliny pod dekady wojen polsko-szwedzkich, które zniszczą kraj. Zygmunt przegrywa konflikt ze stryjem o dziwnej fryzurze. Traci koronę. Inkorporuje więc obiecaną Polsce Estonię. W odpowiedzi Szwedzi uderzają. Choć wielkie zwycięstwa jak Kirchholm, Trzciana czy nawet Oliwa szokują Szwedów, to jednak kolejne rozejmy przeciągają konflikt dekadami. Szwedzi utrzymują przewagę. Jednak finalny cios nadchodzi w konflikcie, który my nazwaliśmy potopem. W nyåret 1655-56 behärskade Carl Gustav nästan allt polskt land från Östersjön i norr till Karpaterna i söder. W wyniku zdrady polsko-litewskich magnatów Szwedzi odnoszą błyskawiczne sukcesy. Polacy jednak stawiają opór. Symbolem staje się klasztor częstochowski. Ta zaciekła walka staje się punktem zwrotnym. Man kan fortfarande se kulor i väggarna på klostret, men det gick inte. Till slut måste svenskarna ge upp och dra sig tillbaka. Polska walczy. Inne i klostret förvarades den redan då mycket kända svarta madonnan. Och nu var munkarna och polska folket övertygade om att det var madonnan som hade räddat dem och riktat kanonerna mot svenskarna. Grabieże i gwałty wywołały opór. Szwedzi planowali rozbiór. Nieskutecznie. Kriget i Polen är något som de svenska historieböckerna skriver mycket lite om. Det kan man förstå, för det var mycket pinsamt för Sverige. Målet var ju att slita sönder ett vänligt sinnat grannland som ju inte hade gjort Sverige ont. Tak właśnie podsumował konflikt szwedzki-wołoszański Herman Lindqvist. Te wojny, które Polska przegrała, które dla Polski oznaczały koniec mocarstwa i które kraj przypłacił utratą populacji większą niż podczas II wojny światowej. Głęboką analizę tych szwedzkich grabieży możecie znaleźć w jednym z moich podcastów dla patronów. Tymczasem w Szwecji tracono ludzi za czary. Co nie dziwi, większość stanowiły kobiety, jednak co ciekawe, nie oskarżali mężczyźni, tylko dzieci. Niejaki Johan, zwany chłopcem z Gawle, szybko stał się mędrcem wskazującym czarownicę. Zaczęły pojawiać się inne dzieci. Synowie i córki wskazywały własne matki. I tak trwało to jakiś czas. W pewnym momencie ktoś jednak się wygadał. Okazało się, że chłopiec fantazjował i być może wyłudzał pieniądze pod groźbą oskarżenia. Co szokujące, wiele dzieci uległo fantazji i zaprowadziło na stos własne matki. Chłopak z Gawle został skazany na śmierć i stracony. W całej Szwecji skazano około 400 osób za czary, często z udziałem różnych dzieci odgrywających mędrców. Jednak wróćmy do szwedzkiego mocarstwa.
Śmierć Karola IX przynosi Szwecji Gustawa Adolfa. Człowieka, którego świat uzna za jednego z największych przywódców w historii. Ojca nowoczesnej wojny. W 1612 kanclerz kolejnych królów, Oxenstierna, oświadcza: wszyscy sąsiedzi są naszymi wrogami. I tak rozpoczyna się wiek wojen. Wojen, których ofiarą nie jest jedynie Polska. Są nimi Czechy, Norwegia, Dania, a przede wszystkim Niemcy. Szwecja pustoszy, morduje, plądruje i gwałci Niemcy w wojnie 30-letniej, następnie Polskę i Danię. Szwedzi żartują, wszystko co piękne w Szwecji zabrano z Pragi lub Warszawy. Uczyniła to militarna potęga. Dzięki werbowanemu chłopstwu, nienaruszonemu przemysłowi po wojnie 30-letniej, ale przede wszystkim serii sprytnych władców i dowódców. Gustaw II Adolf, Lew Północy, tworzy pierwszą na świecie lekką i mobilną artylerię. Ginie pod Lutzen, ale szokuje świat taktyką mobilności i siły ognia. Królowa Krystyna zaś powinna była urodzić się mężem. Grabi, wojuje, kolekcjonuje łupy. A kiedy abdykuje, jej następca Karl X Gustaw okazuje się wybitny. Niszczy Duńczyków w bitwach na zamarzniętym morzu. Niszczy Polaków dla zysku. Karl XI, han är en ganska försiktig general. Och under hans tid så får det svenska folket en välbehövlig paus från de många krig som har härjat under stormaktstiden. Men när sen Karl XI dör så blir hans son Karl XII kung och han drar direkt in Sverige i det stora nordiska kriget. Karol zyskuje na reformach poprzednika jego licznej armii obywatelskiej. Dzięki niej ma zwykle przewagę liczebną. Gromi Sasów w Polsce, Rosję, Danię. Po kilku latach udanej kampanii jednak losy Karola odwracają się. Wyrusza na Ukrainę, gdzie pod Połtawą ponosi największą klęskę militarną w historii Szwecji. Ucieka do Turcji, a kiedy wraca, teraz stawia wszystko na zdobycie Norwegii. Jednak po tym, jak wkroczył od południa, został postrzelony w głowę i zmarł. Armia Północna, przekonana, że żyje, wycofała się z opóźnieniem. Ponad 3000 Szwedów zamarzło na śmierć. Tak Karol XII stał się ojcem dwóch klęsk. Największej klęski Szwecji na polu bitwy i poza nim. Porażka staje się symbolem końca szwedzkiego mocarstwa. Szwecja traci wiele terenów, a lud ponosi koszty wojen. Nadchodzą zmiany. Upada monarchia absolutna. Teraz miał nadejść wiek wolności. Przyszła korupcja. Hattarna och mössorna kommer allt som oftast på kollisionskurs och anmälningarna om valfusk blir fler och fler. Mitt i allt detta dör kung Adolf Fredrik. I historieskrivning har det ofta hävdats att han återgäll sig på semlor. Rządzi Riksdag, a wolność staje się ideałem. Działa jednak cenzura, korupcja, spiski. Wolność zatacza błędne koło. W szwedzkie sprawy miesza się caryca Katarzyna. Kraj może rozpaść się jak Polska. Król jednak wprowadza absolutyzm i wypowiada wojnę Rosji. Płaci za to życiem. Planerna sätts i verket under en maskeradbal på operan i Stockholm. Szwedzi pozbywają się tyrana, ale też poniekąd dzięki niemu zachowują wolność. Upokorzona Katarzyna odstępuje. Niektórzy śnią o dawnej potędze, a próżno. Wojny napoleońskie, w które Szwecja się wplątuje, doprowadzają kraj na skraj przepaści. Szwecja doświadcza największej traumy w dziejach. By ratować kraj, oddaje Rosji całą Finlandię. 1/3 swojego terytorium. 1/4 całej populacji. Dyrt. Sverige blir av med 1/3 av landets yta. Hela Finland. 25% av befolkningen i Sverige tillhör nu ett annat land. Fiasko kończy się przewrotem, król zmuszony jest do abdykacji, a podział staje się początkiem nowoczesnej historii Szwecji. Niedługo potem traumę przeżywa też Dania. Za wytrwanie w koalicji i lojalność wobec Anglii
przeciw Napoleonowi, Szwecja otrzymuje Norwegię jako rekompensatę. Ponownie los uśmiecha się do Szwedów kosztem Danii. Po krótkiej wojnie Norwegia wywalcza sobie Unię, która nie jest łatwa. Istnieje wrogość. Dlatego Sztokholm promuje jedność ponad podziałami. Odyna, Thora i legendarnych Wikingów ożywia propaganda. Szwedcy, norwescy, a nawet duńscy nacjonaliści czerpią z tej samej studni i budują wspólną tożsamość zwaną skandynawizmem. To właśnie wtedy powstaje romantyczny mit Wikinga. Idea wspólnoty skandynawskiej. To, czym reklamuje się dziś region. Z tego okresu czerpie oszałamiający w skali świata dobrobyt skandynawski. Jednak o tym w odcinku spoza serii Historia na luzie. Historii Szwecji w XX wieku. Jeżeli uważasz, że moja praca jest wartościowa, wesprzyj mnie. Jednak na tym nie musisz zakończyć opowieści. Czy nawet wiedziałeś, że Canal Plus oferuje rozbudowany serwis streamingowy? Na Canal Plus Premiery i Canal Plus możesz obejrzeć setki nietuzinkowych filmów, przenieść się w historyczne światy, renesansu, wikingów, średniowiecza. Możesz też zobaczyć setki klasycznych filmów i seriali niedostępnych na innych platformach. Zajrzyj na canalplus.com i zacznij oglądać za darmo.